Cześć, Maciek, Musoneo.com. Zapraszam na test nowego Scarlett, trzecia generacja, 18 i 20. Firma Focusrite, znana z produkcji wysokiej klasy outboardu studyjnego, wprowadza na rynek właśnie trzecią generację swoich popularnych interfejsów audio o nazwie Scarlett. Do mnie do testów trafi model 18 i 20, wyposażony w 8 wejść mikrofonowych o dynamice zwiększonej w tej generacji do 111 dB. To wszystko za trochę ponad 2000 zł, zatem wydaje się, że to świetna propozycja dla kogoś, kto chciałby na przykład nagrywać małe składy kameralne za pomocą do 8 nawet mikrofonów, zespół rockowy, albo chociażby nagrać kilka syntezatorów lub beat maszyn. Oczywiście w ofercie producenta i w tej serii jest też kilka mniejszych, tańszych modeli wyposażonych w mniejszą liczbę wejść i wyjść, ale co ważne, te ulepszenia, jeżeli chodzi o jakość dźwięku oraz sprawność działania tych interfejsów, obejmują całą trzecią generację. Swego czasu we współpracy ze sklepem Supersound stworzyłem taki materiał, który miał pomagać w wyborze właśnie interfejsu na przykładzie serii Scarlett. Wprawdzie to jest druga generacja, ale jeśli to by Cię interesowało, to w opisie do filmu podam. W zasadzie prawie całą serię Scarlett, czyli te interfejsy przeznaczone do profesjonalnej pracy. Interfejsy tym razem wyposażono w złącze USB-C, ale w zestawie znajdziemy także kabel przejściówkę do podłączenia interfejsu do portu USB 2 czy 3.0. No i nowością ma być to, że interfejsy wszystkie mają zgłaszać się właśnie jako nośniki USB, z których będziemy, nośniki danych, z których będziemy instalowali oprogramowanie Focusrite Control oraz wszystkie niezbędne sterowniki. No i oczywiście tak duże urządzenie jak to wymaga też zasilania sieciowego, ale pozostałe Scarlety w większości mogą być zasilane z portu USB, a więc można je wykorzystać w plenerze, w tym także do nagrywania właśnie z mikrofonów. Na pierwszy rzut oka widać zmianę wzornictwa. Moim zdaniem jest bardziej eleganckie. Obudowa jest czarna z charakterystycznym rantem w intensywnym czerwonym kolorze. Uporządkowano też umiejscowienie potencjometru wzmocnienia dla wszystkich 8 torów wejściowych, które teraz znajdują się w jednej linii. Urządzenie wyposażone jest w 10 wyjść analogowych oraz 8 wejść typu combo, liniowo-mikrofonowych. Dwa z nich umieszczone na przednim panelu i do nich można podłączyć także gitarę lub bas, zatem dobrze jest mieć do nich łatwy dostęp. Oprócz tego z tyłu znajdziemy także komplet złącz cyfrowych, SPDIF, WordClock oraz dwa podwójne złącza wejść i wyjść ADAT. To maksymalnie 8 wejść i 8 wyjść cyfrowych pracujących do 96 kHz. Stąd nazwa interfejsu 18 i 20, łącznie 18 wejść i 20 wyjść. Wzmocnienie możemy regulować osobno dla każdego z wejść. W ocenie poziomu sygnału pomagają mierniki umieszczone na przednim panelu. Zasilanie Phantom jest załączane łącznie dla wejść 1.4 i lub wejść 5.8. Dla każdego z wejść dostępny jest teraz przycisk PAD. Uwadze łatwo może też umknąć nam malutki mikrofon służący komunikacji z nagrywającymi artystami. Do jego załączania i komunikacji służy przycisk TalkBack. To bezcenna funkcja w każdym studiu. Warto też zwrócić uwagę na dwa wyjścia słuchawkowe z osobną regulacją głośności. W większości sytuacji w małym studiu zatem nie będzie potrzebny zewnętrzny rozdzielacz sygnału słuchawkowego. W większych studiach, ale i w profesjonalnych pracowniach częstą praktyką jest korzystanie z więcej niż jednej pary monitorów. Przełącznik monitor pozwala w łatwy sposób porównać, jak brzmi nagranie na różnych zestawach głośnikowych. Dla wielu osób zakup profesjonalnego interfejsu to pierwszy krok na drodze do muzycznej kariery. Dlatego firma Focusrite postanowiła maksymalnie ułatwić nam ten start. Rozpoczynam od wejścia na specjalną stronę, z poziomu której możemy utworzyć sobie konto Focusrite lub się na nie zalogować, jeśli takowe już mamy. Następnie wprowadzamy datę oraz miejsce zakupu urządzenia i pobieramy oprogramowanie Focusrite Control. Wersja systemu operacyjnego jest wykrywana automatycznie, więc nie pomylimy się co do wersji oprogramowania. Po jego zainstalowaniu i uruchomieniu należy podłączyć urządzenie, które automatycznie zgłasza się w trybie MSD Mode, czyli zasadniczo czytnika danych. Instalacja sterowników, aktualizacja firmware i uruchomienie przebiega w zasadzie całkowicie automatycznie. To spora wygoda i gwarancja, że nie zainstalujemy nieaktualnych sterowników, czy też pominiemy jakiś ważny krok. Następnie możemy już przejść do instalacji dołączonego oprogramowania. Jesteśmy pytani o to, jak zamierzamy korzystać z interfejsu i co chcemy zainstalować. Miejsce skomplikowanych opisów instalacji, w każdym kroku czeka na nas film instruktażowy. Dotyczy to także etapu podłączenia syntezatorów, mikrofonów itd.
Wszystko jest w jednym miejscu, a skrypty na stronie prowadzą nas za rękę. Osoby, które mają już doświadczenie w korzystaniu z urządzeń tego typu, będą zapewne zachwycone tym, jak to działa, bo cały ten proces przebiega bardzo sprawnie, pobieramy tylko jeden plik z sieci do pełnego rozruchu. A ci, którzy po raz pierwszy stykają się z profesjonalnym sprzętem, powinni poradzić sobie bez zaglądania do instrukcji, szukania pomocy na forach czy w sklepie. Bardzo ważną nowością, i to obejmującą całą serię, w tym także najmniejsze modele, jest wprowadzenie trybu Air Mode dla preampów mikrofonowych, co pozwala uzyskać charakterystykę i brzmienie zbliżone do tego, które można było uzyskać za pomocą właśnie sprzętowych wysokiej klasy preampów ISA firmy Focusrite, tej samej marki. Także ja zawsze polecam do nagrań mikrofonowych wybór interfejsu firmy, która ma doświadczenie w budowaniu preampów mikrofonowych, a tego doświadczenia i sukcesów na tym polu firmy Focusrite nie można po prostu odmówić. Także posłuchajmy kilku przykładów. To jest próbka zarejestrowana za pomocą mikrofonu Audio-Technica 4040 oraz interfejsu Scarlett trzeciej generacji przy wzmocnieniu wynoszącym około 2/3, ale bez funkcji Air. To jest próbka głosu zarejestrowana za pomocą mikrofonu AT4040 przy wzmocnieniu wynoszącym 35 dB. To jest próbka głosu zarejestrowana za pomocą interfejsu Scarlett trzeciej generacji oraz mikrofonu AT4040 przy wzmocnieniu wynoszącym około 2/3 i włączonej funkcji Air. Także tak jak chyba słychać, to brzmienie głosu jest naturalne, bez istotnych podbarwień, jeżeli chodzi o średnicę, a po włączeniu tego magicznego trybu R staje się bardziej klarowne, takie nasaturowane troszeczkę, jest jaśniejsze, ale w taki przyjemny dla ucha sposób. Także no, zaryzykowałbym stwierdzenie, że miksy tworzone w oparciu o ścieżki nagrane w tym trybie będą po prostu łatwiejsze, bo ten głos od razu jest już troszeczkę taki pełniejszy, wyraźniejszy, klarowniejszy. Trochę bardziej taki radiowy bym powiedział. Także zaryzykowałbym nawet stwierdzenie, że osoby nagrywające podcasty czy jakieś audycje live nie będą musiały korzystać z dodatkowych efektów. Także bardzo cenna funkcja. W porównaniu do nagrań za pomocą interfejsu RME, no wyraźnie słychać, że o ile nagrania za pomocą preampów RME są takie no neutralne, ale też trochę matowe i chwilami nawet powiedziałbym nosowe, to o tyle tutaj nagrania za pomocą Focusrite'a są nieco bardziej żywe. Mi to brzmienie bardziej odpowiada, także o ile cenię bardzo RME za przetworniki, za sprawność działania, to bardzo dobre interfejsy, o tyle nigdy nie byłem fanem właśnie preampów RME i tutaj duży plus dla Focusrite'a. Firma Focusrite bardzo chwali się tym, że jej nowe interfejsy trzeciej generacji oferują dynamikę wejść liniowych, mikrofonowych na poziomie około 111 dB dynamiki. Więc bardzo, bardzo dużo. Sprawdźmy to w takim razie. W tym celu wykorzystałem wyjątkowy interfejs AudioFuse ze względu na to, że jego dynamika sięga aż 117 dB na wyjścia, więc bardzo dużo, taki referencyjny interfejs. I te sygnały z AudioFuse'a płyną w tej chwili do interfejsu właśnie Scarlett i za chwilę otrzymamy wyniki. Sprawdzimy, czy one się zgadzają z tym, co deklaruje producent. Oczywiście te sygnały, które w tej chwili słyszycie, rejestruję sobie za pomocą mojego interfejsu RME. Także on występuje tutaj w roli służalczej, nie bierze niejako udziału w pomiarach. No i proszę bardzo, zapisuję sobie już drugie podejście wyników. A więc mamy prawie 112 dB dynamiki. Znakomity wynik, jeżeli chodzi o wejście audio. W zasadzie stawiający ten interfejs już w wyższej półce, w wyższej lidze. Świetne wyniki też, jeżeli chodzi o odstęp od szumu, zniekształcenie harmoniczne, praktycznie pomijalne wahania, jeżeli chodzi o pasmo przenoszenia. Dwie tylko setne decybeli, jeżeli chodzi, dwie setne decybela, przepraszam, w górę, 9 setnych decybela w dół, no i około 101 decybeli, jeżeli chodzi o crosstalk. Tutaj taki umiarkowany wynik, ale to jest też powyżej 100 decybeli, także bardzo dobrze. No i można powiedzieć, że te wszystkie deklaracje producenta są spełnione. Sprawdziłem to dla Was. Poprawiono także dynamikę na wyjściach tych interfejsów, obecnie wynosi ona 108 dB. Trudno mi powiedzieć, na ile trzecia generacja brzmi lepiej od drugiej generacji, ale wydaje się, że ten 2-3 dB skok powinien odbić się pozytywnie na jakości, także ta różnica powinna być już wyczuwalna. I w zasadzie jakiś skok jakości dopiero odczujemy, kiedy byśmy przeskoczyli do interfejsów referencyjnych, których dynamika wynosi 100-kilkanaście i więcej decybeli. Także to, co mogę powiedzieć, to, że mamy dźwięk płaski, wyrównany pasmowo, bardzo precyzyjny bas, stosunkowo szczegółowy, nie budzi po prostu żadnych zastrzeżeń, jeżeli chodzi o profesjonalne zastosowania.
na przykładzie sesji utworu, właściwie, który powstał na warsztatach z produkcji muzycznej. Chciałem pokazać Wam, jak Scarlett radzi sobie z przetwarzaniem dźwięku przy stosunkowo małej wielkości bufora. A więc jaka jest latencja, jakie jest opóźnienie. Jeżeli nie wiesz, co to jest latencja, to wejdź na moją stronę musoneo.com, wpisz w okienku wyszukiwania latencja i wszystkiego się dowiesz. W skrócie jest to opóźnienie, którego komputer potrzebuje do przeliczenia dźwięku. Im mniejszy bufor mu ustawimy, tym mniej ma tego czasu i tym większe obciążenie komputera. I w zależności od tego, jak dobrze ma napisane sterowniki, jak sprawny jest sprzęt, tak też dobrze radzi sobie z czystym, klarownym odtwarzaniem dźwięku. A więc to jest taka sesja, która jest dość duża. Tutaj jest kilka tylko źródeł dźwięku, w większości jednak są to ścieżki nagrane audio z instrumentów sprzętowych. Trochę jest pluginów, tak jak widzicie, łącznie około chyba 30 ścieżek, także dobry przykład do tego, żeby sprawdzić, jak to jest w rzeczywistości. Zaczynamy w takim razie od najmniejszego, prawie że możliwego bufora. W razie było słychać, że przy buforze wynoszącym 32 sample słychać po prostu trzaski. Jest to za mało czasu dla komputera, dla interfejsu, by przetworzyć dźwięk. Sprawdźmy 64. To, co słyszycie, to jest atak basu, to nie są trzaski, to nie są pyknięcia. Posłuchajmy w takim razie kawałek dalej. Przekonacie się, że już przy buforze 64 sampli interfejs pozwala odtwarzać tę sesję z właśnie latencją na wejściu wynoszącą 4 milisekundy, na wejściu 4, w zasadzie bez żadnych trzasków, bez potknięć. Zatem nawet jeśli usłyszelibyśmy jakieś okazjonalne trzaski, w zasadzie można byłoby przyjąć, że już przy tym buforze można pracować, a przy buforze troszkę większym w zasadzie grać na żywo bez obaw, że coś się złego wydarzy. Sprawdźmy w takim razie na jeszcze jednym przykładzie. Oto jedno z nagrań, które zmiksowałem z kolei dla uczestnika moich warsztatów z miksu i masteringu. Projekt dość złożony, też troszkę tutaj jest więcej ścieżek. No i na każdej ścieżce w zasadzie jest kilka wtyczek PSP, a więc taka typowa dość sesja mikserska, można byłoby powiedzieć. Tych efektów jednak tutaj trochę jest. Sprawdźmy, jak sobie poradzi interfejs. Tym razem przetestuję go w drugą stronę, czyli zaczniemy od troszkę większego bufora i zobaczymy, co się wydarzy, jak nisko będziemy mogli zejść. A zatem bufor 256 sampli, 12 milisekund opóźnienia na wejściu, 12 milisekund opóźnienia na wyjściu, bez problemu sesja odtwarzana przy mniej więcej 37% obciążenia procesora. Sprawdźmy wobec tego 128 sampli. Widać, że obciążenie komputera, procesora wzrosło do około 43%. Nadal świetnie sobie radzi z odtwarzaniem sesji. Całkiem dużej, więc sprawdźmy dalej. Bufor 64 sample, opóźnienie 4 milisekundy na wejściu, 4 na wyjściu. Posłuchajmy. Również czyściutko. No i na koniec sprawdźmy, czy możemy ten bufor jeszcze bardziej zmniejszyć. 32 sample. No cóż, już przy tej wielkości bufora, tym malutkim buforze słychać rzeczywiście, wkradają się trzaski. Jest to rzecz absolutnie normalna. Po prostu tak jest, że komputer potrzebuje odrobiny czasu, żeby dokonać tych przeliczeń. Im mocniejszy procesor, tym oczywiście mniej tych trzasków będzie się Wam wkradać, więc jest to taka gra pomiędzy sterownikami, sprzętem a procesorem. No i w zasadzie muszę powiedzieć, że to jest bardzo dobry wynik. Zatem podsumowując, bardzo dobry wynik przy buforze wynoszącym 64 sample. Mamy 4 milisekundy opóźnienia na wejściu, 4 milisekundy opóźnienia na wyjściu.
No i przy takiej niewielkiej latencji całkiem spory projekt jest odtwarzany w zasadzie bez żadnych problemów. Do interfejsów Scarlett dołączany jest teraz nie jeden program DAW, a dwa, czyli Ableton Live wersji Lite oraz Pro Tools First. W zestawie znajdziemy także dwa pakiety wtyczek, Red Plugin Suite zawierający korektor i kompresor oraz SoftTube Time & Tone Bundle, gdzie z kolei znajdziemy wysokiej klasy pogłos, delay, efekt saturacyjny oraz wtyczkę masteringową. Dodatkowo otrzymujemy także Rompler Addictive Keys z barwami pianin i fortepianów stworzony przez szwedzką firmę XLN Audio. No jakby tego było jeszcze mało, otrzymujemy dostęp do serwisu Focusrite Plugin Collective, w ramach którego firma Focusrite co jakiś czas udostępnia różne wersje wtyczek innych firm. I prawie zapomniałem o jednym ważnym gratisie. Otóż kupując dowolny interfejs Scarlett trzeciej generacji, otrzymujemy za darmo 3 miesiące subskrypcji na platformie Splice, no i dostęp do platformy Splice Sounds. Po otworzeniu konta i zalogowaniu się na nie możemy przeglądać kilkumilionową bibliotekę próbek dźwiękowych ze względu na rodzaj, gatunek, tempo, tonację itd. Jeszcze kilka lat temu takich możliwości nie było. Aby zyskać dostęp do pojedynczych próbek, musieliśmy zwykle kupić całą bibliotekę za co najmniej kilkadziesiąt dolarów. W serwisie Splice biblioteki pochodzące od różnych dostawców możemy nie tylko przeglądać, ale też odsłuchiwać właśnie pojedyncze próbki i pobierać tylko te, które nam się spodobają. Pomaga w tym dedykowana apka, z której pobrane próbki możemy przenieść wprost do okna projektowego naszego programu DAW. W miesiącu możemy pobrać ich w podstawowym abonamencie 100. Sam często korzystam z tej opcji na swoich warsztatach z produkcji muzycznej i rzadko wykorzystuję więcej niż kilkanaście kredytów w jednej sesji. Niewykorzystane kredyty przechodzą na kolejny miesiąc. Według mnie super sprawa. Wpiszcie w przeglądarkę na musoneo.com Splice, Splice, aby dowiedzieć się więcej z odrębnego filmu. Oprócz tego otrzymujemy także oprogramowanie Focusrite Control, za pomocą którego możemy właśnie regulować poziom głośności na poszczególnych wyjściach, tworzyć także pętlę loopback dla wybranego toru. Także dość dużo tutaj możliwości komutacji. No i widać, że w zasadzie to oprogramowanie zostało zaprojektowane tak jakby z myślą o ekranach dotykowych. Tak wskazuje wzornictwo. No i też są aplikacje specjalne, tak jak chociażby jak ta aplikacja na iPhone'a. Za jej pomocą mogę regulować poziom głośności na poszczególnych kanałach, wyciszać je, obserwować mierniki wysterowania. Także takim najbardziej oczywistym zastosowaniem wydaje się właśnie regulacja miksów słuchawkowych. No i wcześniej Focusrite Control było zarezerwowane dla tych największych interfejsów, a teraz zdaje się będzie dostępny już od modelu 4 i 4, o ile się dobrze orientuję. 18.20 to zatem propozycja przede wszystkim dla tych, którzy chcą nagrywać kilka źródeł dźwięku jednocześnie w dobrej jakości, a więc jeżeli ktoś ma na przykład kilka syntezatorów, chciałby do tego nagrywać wokale albo chciałby eksperymentować z nagraniami stereo za pomocą jednej lub kilku nawet par mikrofonów, no to jest chyba jedno z najlepszych rozwiązań, jedna z najlepszych ofert na rynku. Chyba nigdy w tej klasie cenowej nie spotkałem się z tak dobrej klasy preampami, które nie dość, że oferują wyśrubowaną dynamikę, to jeszcze brzmienie z ezoterycznych, właśnie klasycznych, sprzętowych preampów przy wzmacniaczy ISA firmy Focusrite. Także to naprawdę fajna rzecz. No i nie musimy się też zastanawiać, wybierając ten model, czy potrzebujemy może czterech wejść mikrofonowych i czterech liniowych, a może sześciu mikrofonowych i dwóch liniowych, a może tylko dwa mikrofonowe nam wystarczą, bo wszystkie te wejścia są mikrofonowe liniowe. Wszystkie osiem wejść można wykorzystać zarówno do rejestracji instrumentów, jak i sygnału z różnych mikrofonów. Także wydaje się, że no to za trochę ponad 2000 zł to jest po prostu świetny stosunek ceny do jakości i ceny do możliwości.